Ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a nasze oczy już w niedzielę będą zwrócone na stadion w Hamburgu, gdzie polska reprezentacja zagra z Holandią. Na co powinniśmy się nastawić podczas tych mistrzostw, sprawdzał Paweł Jędrusik. W Jaworznie na mieszkańców czeka już strefa kibica, gdzie będzie można obejrzeć niedzielny mecz. Nastroje wśród mieszkańców są stonowane. Trudno powiedzieć, no bo to może wygrają, bo Lewandowskiego nie ma. Tak myślę. Wyjdą z grupy? Wyjdą. Biorąc pod uwagę wcześniejsze osiągnięcia albo ich brak, no nie oczekuję zbyt wiele, szczerze mówiąc. Myślę, że jak co 4 lata wyjście z grupy to będzie sukces. W naszą reprezentację wierzy były reprezentant Polski Ryszard Czerwiec i uważa, że wcale nie jesteśmy na straconej pozycji. Mam nadzieję, że po tych eliminacjach, gdzie awansowaliśmy w sumie to z trzeciego miejsca po barażach i tych dwóch meczach sparingowych, gdzie naprawdę no, pokazaliśmy, że w miarę umiemy grać w piłkę, także na pewno optymistycznie można patrzeć na te mistrzostwa. No, mam nadzieję, że my nie musimy tam nic zrobić, tak, jeżeli chodzi o Polskę, bo Francja, czy Holandia, czy Austria, oni muszą wyjść z grupy i na pewno będą walczyły o to. A my możemy spokojnie podchodzić do tych meczy i wydaje mi się, że z każdym meczu możemy coś ugrać. Nieco chłodniej na całą sytuację patrzy dziennikarz sportowy Rafał Musioł. Przede wszystkim pamiętajmy, że to są najbardziej rozbudowane Mistrzostwa Europy w historii, więc te drzwi i tak były otwarte wyjątkowo szeroko, bo gdyby były dotychczasowe zasady, to nie zmieścilibyśmy się w tym turnieju finałowym. Po drugie, myślę, że dla nas każda grupa byłaby najtrudniejszą na tych mistrzostwach, ze względu na to, że polska reprezentacja chyba w tej chwili nie budzi żadnych wielkich nadziei. Na początek mistrzostw Polska zagra z Holandią. Początek meczu w niedzielę o godzinie 15:00.